Pan z wami. I z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Chwała tobie, Panie. Uczniowie opowiadali, co ich spotkało w drodze i jak poznali Jezusa przy łamaniu chleba. A gdy rozmawiali o tym, On sam stanął pośród nich i rzekł do nich: pokój wam. Zatrwożonym i wylękłym zdawało się, że widzą ducha, lecz On rzekł do nich: czemu jesteście zmieszani i dlaczego wątpliwości budzą się w waszych sercach? Popatrzcie na moje ręce i nogi, to ja jestem. Dotknijcie mnie i przekonajcie się. Duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że ja mam. Przy tych słowach pokazał im swoje ręce i nogi. Lecz gdy oni z radości jeszcze nie wierzyli i pełni byli zdumienia, rzekł do nich: macie tu coś do jedzenia? Oni podali mu kawałek pieczonej ryby. Wziął i spożył przy nich. Potem rzekł do nich: to właśnie znaczyły słowa, które mówiłem do was, gdy byłem jeszcze z wami. Musi się wypełnić wszystko, co napisane jest o mnie w prawie Mojżesza, u proroków i w psalmach. Wtedy oświecił ich umysły, aby rozumieli pisma. I rzekł do nich: tak jest napisane. Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie. W imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jeruzalem. Wy jesteście świadkami tego. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Nasze życie zmienia się, ale się nie kończy. Ukochani przez Pana Jezusa, zmartwychwstałego, bracia i siostry, wszyscy obecni tu w Kościele Serca Bożego na Eucharystii i wszyscy obecni w domach rodzinnych i w różnych miejscach łączący się z nami poprzez transmisję. Nasze życie zmienia się, ale nie kończy. Te słowa to fragment prefacji, którą kapłan śpiewa podczas mszy świętej żałobnej przed hymnem Święty, Święty, Święty. Te słowa odsłaniają w bardzo prosty sposób prawdę o fakcie śmierci, która z punktu widzenia biologicznego jest nieodwracalnym ustaniem pracy pnia mózgu, a z punktu widzenia wiary ten moment to jest rozłączenie się duszy i ciała. Wtedy zmienia się nasze życie, ale się nie kończy. Zaczęło się nasze życie w chwili poczęcia, kiedy Bóg dał człowiekowi duszę, kiedy zaczyna się tworzyć ciało, zaczyna być, istnieć człowiek. W chwili poczęcia istnieje i dusza, i ciało i na zawsze, już na zawsze, po wieki wieków będzie istnieć poczęty człowiek. W chwili śmierci tu na ziemi ciało niszczeje, albo jest skremowane, albo ulega rozkładowi. I trzeba nam odświeżyć w okresie paschalnym świętej oktawie Wielkanocy prawdę o powołaniu do życia wiecznego, o tym, że w czasie sądu ostatecznego zmartwychwstaniemy. Zdrowa, bardzo przejrzysta, jasna nauka katolicka uczy nas, że podczas paruzji, kiedy Chrystus przyjdzie sądzić żywych i umarłych, wszyscy zmartwychwstaną, otrzymają ciała. Ci zbawieni ku jeszcze większej radości i chwale, a potępieni także otrzymają ciała ku jeszcze większemu cierpieniu i udręce. Prawda o zmartwychwstaniu Chrystusa przywołuje na myśl nasze zmartwychwstanie. Tutaj na ziemi jest naszą nadzieją, siłą, mocą,
radością, daje nam siły duchowe, daje nam także siły wszelako rozumiane, witalne do naszego życia. O tej prawdzie tak bardzo przypomina nam, umacnia nas w niej Biblia, święte Słowo Boże, teksty czytane, także te szczególnie teraz w okresie paschalnym. O tej prawdzie przypomina nam z wielką mocą cała rzeczywistość i wymowa Bożego miłosierdzia. Święty Jan Paweł II, nasz największy z rodu Polaków, podczas pielgrzymki do krakowskich Łagiewnik w 2002 roku powiedział między innymi, że przesłanie, którym Jezus przekazał przez świętą Faustynę cały wymiar Bożego miłosierdzia, zapisane w dzienniczku, jest przypomnieniem prawdy, która znajduje się w Piśmie Świętym o tym, że Pan Bóg wydobywa spośród wszelkich nawarstwień zła, wydobywa dobro i wzywa, jak słyszeliśmy w pierwszym czytaniu, do pokuty i nawrócenia. Dziś podczas naszej refleksji związanej z nabożeństwem, z modlitwą o uzdrowienie duszy i ciała, kiedy ostatnio zakończyliśmy bardzo długi cykl o pierwszym przykazaniu, dziś między pierwszym a kolejnym przykazaniem chcemy uczynić refleksję nad wezwaniem do praktyki Bożego Miłosierdzia, kultu Bożego Miłosierdzia. Czynimy to w czasie nowenny, czynimy to przed świętem Bożego Miłosierdzia. Od naszego następnego czuwania będziemy kontynuować refleksję o drugim i kolejnych przykazaniach. Moi drodzy, co konkretnie Pan Jezus przypomniał przez dzienniczek świętej Faustyny, do którego lektury serdecznie zachęcam, jeśli jeszcze ktoś w ogóle nie czytał, tym bardziej, a jeśli ktoś czytał, do ponownej relektury i zgłębienia tajemnicy, która tak bardzo wybrzmiewa w Piśmie Świętym, a tu jest, jak mówił jeden z pasterzy, ukonkretnienie tego, co mamy w Słowie Bożym. Znawcy, badacze, dzienniczka mówią, piszą, że Pan Jezus przypomniał prawdę o Bożym miłosierdziu i Bożej sprawiedliwości, bo nie wolno nam rozłączać tych dwóch wymiarów przymiotów boskich w pięciu aspektach. Po pierwsze, to obraz Jezusa miłosiernego. Tak jak tutaj siedzicie dziś w ograniczonym składzie, mam prośbę, niech podniosą ręce osoby, które mają w swoim domu, mieszkaniu wizerunek Jezu, ufam Tobie. No, prawie wszyscy. Moi drodzy, potrzeba, abyśmy teraz w czasie nowenny, przed świętem miłosierdzia, ożywili znaczenie tego wizerunku. Nie samego obrazu jako przedmiotu, nawet jeśli ktoś ma jako bardzo cenny, wartościowy pod względem materialnym, ale obrazu jako tego, który nam przypomina o miłości miłosiernej Jezusa. Jaki Pan Jezus jest na tym obrazie? Zmartwychwstały. Ten, który jest z ranami, z pięcioma ranami. Ten, który nam błogosławi, niejako idzie w naszą stronę. Wizerunek Pana Jezusa ukazał On sam wizji, jaką święta Faustyna miała 22 lutego 1931 roku w celi płockiego klasztoru. Wieczorem, kiedy byłam w celi, pisze święta Faustyna, ujrzałam Pana Jezusa ubranego w szacie białej. Jedna ręka wzniesiona do błogosławieństwa, a druga dotykała szaty na piersiach. Z uchylenia szaty na piersiach wychodziły dwa wielkie promienie, jeden czerwony, a drugi blady.
Po chwili powiedział mi Jezus: wymaluj obraz według rysunku, który widzisz z podpisem Jezu, ufam Tobie. Chcę, aby ten obraz był uroczyście poświęcony w pierwszą niedzielę po Wielkanocy. Ta niedziela ma być świętem miłosierdzia. Blady płomień, mówił dalej Pan Jezus, oznacza wodę, która usprawiedliwia duszę. Czerwony promień oznacza krew, który jest życiem dusz. Szczęśliwy, kto w ich cieniu żyć będzie. Oczyszcza duszę sakrament chrztu i pokuty, a karmi ją najobficiej Eucharystia. Więc te dwa promienie oznaczają sakramenty święte i wszystkie łaski Ducha Świętego. Jezu, ufam Tobie. Obraz ten ma przypominać żądania miłosierdzia mojego, bo nawet wiara najsilniejsza nic nie pomoże bez uczynków i bez ufności. Przez ten obraz udzielać będę wiele łask dla dusz, a przeto niech ma przystęp wszelka dusza do Niego. W naszej świątyni, patrząc w stronę ołtarza po lewej stronie, widnieje wielki obraz Jezu, ufam Tobie. Odmówmy znaczenie tych wizerunków w naszej świątyni, w naszych domach, mieszkaniach. W sposób szczególny uczcijmy w święto Miłosierdzia Bożego w niedzielę ten wizerunek, może ustawny w wyjątkowym miejscu. Moi drodzy, drugą formą bardzo konkretną kultu Bożego Miłosierdzia jest święto Miłosierdzia, które będzie miało miejsce w najbliższą niedzielę. Co roku jest to święto w drugą niedzielę wielkanocną. Pan Jezus powiedział do świętej sekretarki Bożego Miłosierdzia: ja pragnę, aby było miłosierdzia święto. Pragnę, aby święto miłosierdzia było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników. Dusze giną mimo mojej gorzkiej męki. Daję im ostatnią deskę ratunku, to jest święto miłosierdzia mojego. Jeżeli nie uwielbią miłosierdzia mojego, zginą na wieki. Kto w dniu tym przystąpi do źródła życia, mówi Chrystus, ten dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar. Dlatego w niedzielę Miłosierdzia Bożego oczyśćmy nasze dusze. Jeśli ktoś nie jest jeszcze w stanie łaski uświęcającej, niech się wyspowiada, niech przyjmie komunię świętą i uzyska wtedy odpust zupełny. Akurat w to święto koronka nie jest wymagana do uzyskania odpustu zupełnego, ale także w naszej świątyni przed każdą mszą świętą w niedzielę, kiedy się msza będzie rozpoczynać, będziemy rozpoczynać Eucharystię koronką do Bożego Miłosierdzia. Zyskajmy odpust zupełny albo dla siebie, albo dla duszy pokutującej w czyśćcu. Przypominam, że my żyjąc tu na ziemi możemy uzyskać odpust zupełny dla siebie lub dla dusz w czyśćcu. Nie możemy tego odpustu zyskiwać dla innych żyjących, ponieważ te dusze mają różne łaski. Nawet jak żyją w ogromnym zaciemnieniu grzechu, mają łaski, by same zwrócić się do zdrojów miłosierdzia. Ogromny dar święta Bożego Miłosierdzia. Trzecim wyrazem kultu, formą kultu do Bożego Miłosierdzia jest koronka. Pan Jezus mówi, kiedy przekonającym odmawiają tę koronkę, uśmierza się gniew Boży, a miłosierdzie niezgłębione ogarnia duszę. Moi kochani, jak mamy różnych chorych, cierpiących, czy w podeszłym wieku. Nieraz rodzina jest bardzo zabiegana z różnych powodów, albo kiedy nawet jest wzywana karetka, ktoś umiera, kona. Niech Duch Święty posługuje się nami, byśmy polecali odmawiać koronkę i sami to czynili, albo kiedy słyszymy, że ktoś umiera, jest jakaś tragedia. Pan Jezus jeszcze mówi o koronce. Przez odmawianie tej koronki podoba mi się dać wszystko
o co mnie prosić będą, jeżeli to będzie zgodne z moją wolą. Przez odmawianie tej koronki zbliżasz ludzkość do mnie. Dusze, które odmawiają, odmawiać będą tę koronkę, miłosierdzie moje ogarnie w życiu, a szczególnie w śmierci godzinie. Zobaczcie, ile łask mamy możliwość czerpać codziennie. A od 2002 roku na terenie Polski Stolica Apostolska związała odpust zupełny. Codziennie można zyskiwać odpust zupełny, kiedy odmówimy koronkę do Bożego Miłosierdzia w Kościele, gdzie jest Najświętszy Sakrament wystawiony lub ukryty w tabernakulum. Spełniając pozostałe warunki, czyli stan łaski uświęcającej, przyjęcie komunii świętej, czyli bycie w ten dzień na mszy świętej lub podczas innego nabożeństwa, tak mówi wyraźnie dekret, następnie Ojcze nasz i wierzę w Boga Ojca oraz modlitwa w intencjach powierzonych przez papieża. My nie znamy często tych intencji. Na co dzień są wyznaczone inne. My ich nie musimy znać. Rzeczywistość duchowa każe nam modlić się w tych intencjach. Najczęściej, zwyczajnie może to być modlitwa do Matki Bożej, zdrowaś Maryjo. Moi drodzy, nie można łączyć wyznania wiary w czasie mszy świętej, wierzę w Boga Ojca z różańca czy z koronki, z tym dodatkowym warunkiem. To trzeba odmówić osobno. Księga odpustów zatwierdzona przez Stolicę Apostolską mówi o tym bardzo wyraźnie. O tym wielu zapomina. A z serca ofiarowany odpust przymnaża wiele łask. Choćby takich, że codziennie możemy, dzięki Panu Bogu, dzięki łasce Ducha Świętego, możemy wyprowadzać duszę z czyśćca. I później, jak w innym miejscu pisze święta Faustyna, dusze wyprowadzone z czyśćca w niebie, w pełni zbawione do końca naszego życia na ziemi, modlą się za nas. Zobaczcie, jakie owoce duchowe, jakie skarby. Jaka potęga mocy miłości Bożej. Czwarta forma kultu Bożego Miłosierdzia to godzina miłosierdzia. Pan Jezus mówi do świętej Faustyny i do nas, do ciebie, bracie i siostro. Ile razy usłyszysz, jak zegar bije trzecią godzinę, zanurzaj się cała w miłosierdziu moim, uwielbiając i wysławiając je. Wzywaj Jego wszechmocy dla świata całego, a szczególnie dla biednych grzeszników, bo w tej chwili zostało na oścież otwarte dla wszelkiej duszy. Staraj się w tej godzinie odprawiać drogę krzyżową, o ile ci na to obowiązki pozwolą. A jeżeli nie możesz odprawić drogi krzyżowej, to przynajmniej wstąp na chwilę do kaplicy i ucz ci moje serce, które jest pełne miłosierdzia w Najświętszym Sakramencie. A jeżeli nie możesz wstąpić do kaplicy, mówi Pan Jezus, pogrąż się w modlitwie tam, gdzie jesteś, chociaż przez króciutką chwilę. Zobaczmy, jak Pan Jezus bardzo precyzyjnie, szczegółowo, nawet jak jesteśmy w pracy, zabiegani, w godzinie miłosierdzia między 15 a 16, nawet Jezu, ufam Tobie. Przywołanie wyobraźni Jezusa ukrzyżowanego, zmartwychwstałego już jest wielką zasługą. Moi kochani, koronka do Bożego Miłosierdzia nie jest związana z godziną 15. To jest częsty błąd, który niektórzy powtarzają. Owszem, można odprawiać koronkę do Bożego Miłosierdzia o 15, ale Pan Jezus chce przede wszystkim rozważania męki, drogi krzyżowej. Można odmawiać koronkę, ale przede wszystkim jednoczyć się z Jego męką. O tym w wielu innych miejscach mówi wyraźnie Pan Jezus. Piątą formą kultu Bożego Miłosierdzia jest po prostu szerzenie, apostolstwo Bożego Miłosierdzia. I tu jest mnóstwo wskazań w dzienniczku świętej Faustyny, w jaki sposób. Ta piąta forma, szerzenie kultu Bożego Miłosierdzia, sprowadza się do trzech głównych postaci. Modlitwa, słowo i konkretny czyn.
modlitwą, słowem i czynem. Modlitwą mamy przykład w poprzednich czterech punktach, bardzo wyraźnie ukazane w dzienniczku. Słowem w różny sposób. Apostolstwo, ewangelizacja, dobre słowo, braterskie upomnienie z miłości. Z naszej strony, ze strony innych osób, staranie się, prośba do Ducha Świętego o przyjęcie tego upomnienia, tych słów. Słowem nadziei. Pan Jezus tak bardzo często, kiedy czytamy dzienniczek, tak refleksyjnie, głębiej, mówi, żeby kiedy nawet karcimy kogoś z miłości, żeby tam zawsze była nadzieja. Na poprzedniej parafii pytam pewnego młodego człowieka, który został sparaliżowany w związku z wypadkiem i czwarty rok jego pobytu na wózku w trudnej sytuacji, bardzo ciasne mieszkanie w bloku w Nowym Sączu. I dowiedziałem się, że od sąsiadki, że w pewnym momencie podziękował różnym osobom, które go odwiedzały. Nie chciał tych odwiedzin. Prosił, żeby się modliły za niego. I kiedy przyszedłem z komunią świętą, pytam się, dlaczego tak delikatnie, tak przecież jest cały czas w domu, chociaż on sobie wynajdywał różne zajęcia, był bardzo zainspirowany różnego rodzaju lekturą, lubiał czytać, mógł to robić. Mówi, proszę księdza, ja to naprawdę zrobiłem świadomie i rozeznałem, że w ten sposób. Bo spora większość osób, która przychodziła do mnie, użalała się nade mną. Ojejku, jakiś ty jest pokrzywdzony przez życie. Jakiś ty biedny, o Boże, ojejku. Ja już tego miałem, proszę księdza, dość. Te osoby wprowadzały bardzo wiele zamętu. Ja dodam od siebie i dodałem wtedy, że każdy, kto się tak użala nad jakąś trudnością, to nie jest współczucie. To jest bardzo często fałszywe określenie. To jest przyciąganie jeszcze złych duchów narzekania, rozpaczy. Naprawdę to ma takie skutki duchowe. A okazuje się, że bardzo wiele osób chorych i cierpiących, pomimo już ogromnie trudno przeżywają swoje ograniczenia, ma tyle radości w sobie, takiej głębokiej, i ona potrzebuje właśnie uzewnętrznienia, wsparcia. My mamy nieść nadzieję. Oczywiście nie też przesadnie poklepywać, fajnie, nic się nie dzieje, wszystko jest w porządku, jesteś na wózku, nie chodzisz. Popatrzcie na Bartka. Popatrzcie na inne osoby, które nie na pokaz, ale w sobie mają wiele mocy i radości. Dlatego na litość boską nie dobijajmy swoim narzekaniem chorych i cierpiących i utrudzonych życiem. Apostolstwo nadziei i czyn, konkretny czyn. Modlitwa, słowo i czyn. W różny sposób możemy świadczyć uczynki miłosierdzia. Kiedy przeczytamy cały dzienniczek świętej Faustyny, odnajdziemy setki inspiracji do uczynków miłosierdzia. A ja na zakończenie pragnę posłużyć się jednym. Pragnę posłużyć się przykładem tych wszystkich, którzy na przykład angażują się w liturgię w kościele albo w różnego rodzaju grupy i stowarzyszenia. Grupy modlitewne, apostolskie, formacyjne, czy w posługę przy ołtarzu, jak ministranci i lektorzy, jak czytający Słowo Boże, śpiewający psalmy, jak angażujący się w zespół muzyczny i wszystkie inne osoby, które zajmują się na przykład nagłośnieniem, całą oprawą i tak dalej. Pan organista, pan kościelny, pani, która sprząta kościół, ktoś, kto dekoruje kościół. To dla niektórych jest praca codzienna nawet, ale
to jest też wyraz Bożego miłosierdzia. Troska o Boży dom, różne postaci Bożego miłosierdzia. Tak samo apostolstwo obecności, również przy tych, którzy są dla nas trudni i wymagający, do których nieraz trudno nam pójść. Fajnie się idzie do takich osób, z których czerpiemy dużo siły i mocy, i do takich trzeba też chodzić, jak najbardziej. Ale także do takich, do których trudno. Tym bardziej zasady życia duchowego, choćby pokazywane przez świętego Ignacego z Loyoli, tak zwane agere contra, działaj kontra. Jeśli czujesz, że ktoś jest dla ciebie sprawia ogromną trudność, a masz jednak w sercu takie wypchanie do tej osoby, idź, powiedz, niezależnie jakie będą tego zewnętrzne skutki, Duch Święty uczyni z tego pożytek. Nasze życie zmienia się, ale się nie kończy. Niech święty czas paschalny umocni w nas nadzieję życia wiecznego, a tu na ziemi uzdolni nas do prawdziwego wewnętrznego pokoju. Amen.